Państwo, jest mi niezwykle miło powitać na razie tak bardzo ogólnie Państwa na dzisiejszej bardzo ważnej uroczystości dla naszej lokalnej społeczności, społeczności oczywiście gminnej. Żłobek gminny w Czarnem powstał w ramach konkursu resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, edycja 2016 rok. Oczywiście Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, jak Państwo wiecie, pod zacnym dowództwem, bo należałoby powiedzieć w tym miejscu, pani minister Elżbiety Rafalskiej. Zapraszam, jeżeli ktoś chce z Państwa zdjęcie woli. Wszyscy się mieszczą? Zaraz. Nie, panie prezesie, jeszcze. Że tak boczkiem staniemy. Panie Adamie. No, boczkiem. Bo to jest chwila. Nie, my na uko. Nie widać, proszę panów, proszę. Spokojnie, damy radę. Kto rzuca hasło? Pan wojewoda rzuca hasło. 3-4. Raz, dwa, trzy, jest. Wielkie brawa. Brawa, szanowni państwo. To jest taka tablica pamiątkowa, która poświęcona jest tym wszystkim, którzy wpłynęli, zadziałali, że ten obiekt powstał. Także panowie, panie prezesie, to jest ostatni ten element, kiedy żegnamy się już z 3-4. Ale nie ma. Tak łatwo. Wszystko się zgadza. Ja jeszcze pozwolę sobie odczytać. Żłobek gminny w Czarnem powstał w ramach realizacji resortowego programu Maluch przy wsparciu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, Agencji Mienia Wojskowego oraz burmistrza Czarnego Piotra Zabrockiego. Wielkie brawa, szanowni państwo. I zapraszamy do środka. Samo dzieło niech przemawia za siebie, więc będziemy mogli to dzieło oglądać za chwilę dokładnie, w detalach. W tym miejscu jeszcze raz gratulacje na ręce pana burmistrza, że ten żłobek został tutaj przygotowany i będzie służył tej społeczności. Bardzo się cieszę, że to dzieło powstało. Chcemy, aby rzeczywiście to dzieło rąk ludzkich było pobłogosławione i umocnione, aby rzeczywiście ten żłobek jak najlepiej służył dzieciom, ich rodzicom. A równocześnie by się radowała cała społeczność, że ma taki piękny obiekt, takie piękne dzieło, które można pokazywać. I wołamy o Boże błogosławieństwo, aby rzeczywiście Pan Bóg wszedł tego miejsca, umacniał w bezpieczeństwie też wszystkich, którzy będą przeżywali ten czas, ale też by błogosławił wszystkim, którzy będą pracowali w tym miejscu, aby rzeczywiście czynił to z miłością, cierpliwością i rzeczywiście radowali się owocami tej pracy. Dlatego w tej wspólnocie chcemy wołać o Boże błogosławieństwo nowego żłobka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który jest zrodzony przed wiekami, chciałeś w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku. Racz spojrzeć z miłością na przepiękne pomieszczenia tego żłobka, który dzisiaj otwiera swoje podwoje na chwałę Twojego imienia i pożytkowi przebywających tu dzieci. Racz otoczyć je wszystkie słodyczą swego boskiego serca i spraw, aby wzrastając w latach mądrości i łasce, mogły zawsze się Tobie podobać. Udziel także wszystkim tu pracującym pokoju i radości z wykonywanych obowiązków. Otwiera ich serca na potrzeby powierzonych ich trosce dzieci i wspomaga ich we wszystkich trudach i przeciwnościach. Wszystko, co się tutaj znajduje, tych, którzy tutaj będą przebywać, którzy tutaj będą wchodzić i stąd wychodzić, niech błogosławi, strzeże i od złego osłania Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Powitam rodziców, którzy gdzieś tam się rozeszli z dziećmi i dla których ten żłobek powstał. Tak naprawdę to wspólnymi siłami, wspólnym działaniem dajemy to, co społeczeństwo od nas oczekuje, a w tym przypadku oczekuje fachowej opieki
dzieci najmłodszych i to jako państwo polskie i my jako gmina chcemy spełnić. Wiem, że miłość do dzieci tu będzie i ludzie te małe pociechy, żeby ich nie zostały. I żeby młody żeby mógł pracować. Wszystkiego dobrego. Panie dyrektorze, jeśli można, chciałbym przekazać, tak? Zapraszam, zostawcie pana zapraszamy, bo jeszcze raz poproszę, można zostawić tak, jak będzie. Zapraszam. Tutaj pan przeprowadza wspólnie z nami. Myślę sobie, że będzie to wisiało na dobrym miejscu. Zapraszamy do kolejnych inwestycji i prosimy o wpisywanie się później do... Mamy... Miasto z wizją PL. To dla was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl